Hej kochani, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na makijaż ze mną. I dziś zrobimy wyzwanie makijaż za 100 zł. Robiłam już wyzwanie makijaż za 50 zł. Wrzucę wam film tutaj, żebyście sobie mogli przeklikać i zobaczyć, jak mi to wyszło. I dziś podobnie wybrałam sobie kilka kosmetyków online. Oczywiście możecie sobie też kupić kosmetyki w Rossmanie czy w swojej drogerii. Ja zawsze kupuję online, bo jest po prostu taniej. I dla tych, którzy nie wierzą, bo przy ostatnim filmie było troszkę niedowiarków. Tutaj w rogu pojawi się świnka skarbonka, która będzie zliczać nam wartość kosmetyków, pojawią się też ceny kosmetyków, żebyście nie mieli wątpliwości, bo ostatnio zostałam posądzona o to, że kosmetyki dobiły prawie do 400 zł, co nie było prawdą, dobiły do 50 kilku złotych. Także niestety, ale przekroczyłam chyba o 5 zł tamto wyzwanie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie przekroczę. Zacznijmy w takim razie od podkładu i korektora i dziś będę używać paletki z Catrice, która jest dosyć dobrze dostępna. To jest taka paletka różnych kolorów korektora na różne problemy i na zaczerwienienia i zasinienia i po prostu na zwykłe pryszcze i niedoskonałości. A podkład, który dzisiaj wybrałam, to jest Maybelline Better Skin Super Stay w kolorze nude. I wydaje mi się, że ten kolor jest troszeczkę za ciemny, to zaraz będę sprawdzać. Jeżeli będzie za ciemny, to rozjaśnię go sobie trochę. All Matte Plus z Catrice, który także jest w przystępnej cenie. Także zaczynamy, myślę, że zacznę właśnie od korektorów. Nałożę sobie najpierw korektor pod oczy oraz na moje niedoskonałości użyję sobie pędzelka. Najpierw nakładam ten bardziej czerwony korektor pod oczy, żeby pozbyć się zasinień. To jest taki trik. Szczerze mówiąc, nie widzę dużej różnicy, kiedy używam różowego i na to jeszcze nakładam zwykły beżowy, no ale może jakaś będzie. Dzisiaj jestem trochę niewyspana i mam też troszeczkę wyprysków. Teraz na zaczerwienienia zielony korektor, który ma niwelować czerwień i zaróżowienie tych oto niedoskonałości. Szczerze mówiąc, myślałam, że te korektory będą bardziej gęste, coś na zasadzie jak kamuflaż, ale to są po prostu takie lżejsze korektory. I teraz już ten jasny pod oczy idzie na jaśniejszy. Oczywiście zaraz będę wszystko blendować. Teraz ten drugi beżowy. Ok, wezmę sobie pędzelek Hakuro H50 i trochę to rozetrę jeszcze, zanim nałożę podkład. No dobra, twarz jest zagruntowana, to teraz czas na podkład i teraz trzymajcie kciuki, żeby kolor był dobry, bo trochę się tego boję. Ale już widzę, że będzie troszeczkę za różowy. Więc dodam do niego taką samą ilość Catrice All Matte Plus i mam nadzieję, że nie zepsuje nam to ostatecznego rachunku i że nie będzie, że nie przekroczę kwoty 100 zł. Nie, niestety jest nadal za różowy. Chyba musimy z niego zrezygnować niestety. A szkoda, bo zapowiadał się fajnie, ale wędruje do mojej przyjaciółki, która ma ciemniejszy odcień skóry. No niestety, nude to mogę sobie nosić latem, a jesienią i zimą muszę nosić jaśniejsze podkłady, dlatego dzisiaj na całą twarz nałożę ten All Matte Plus z Catrice. Nie planowałam tego, ale ten przynajmniej nie będzie za ciemny. I powiem wam, że tak jak nie przepadam za podkładami matującymi, to ten jest świetny. I będę sobie jeszcze zakrywać to, co mi tutaj prześwituje jeszcze tu. Niedoskonałości. Zmieszam sobie jasny i ciemniejszy korektor tej palety Catrice i takimi lekkimi ruchami rozblendowuję sobie tutaj. I teraz słuchajcie, to jest hit, bo wybrałam to z promocji, mam nadzieję, że to będzie fajne. Z NYC to jest sypki puder, który kosztował dosłownie jakieś grosze. Aż byłam w szoku, jak zobaczyłam tę cenę, więc mówię, biorę go do testu, bo troszkę obniży mi cenę całego makijażu i może sprawi, że wyzwanie się uda. Naturalny beż 742A i mam nadzieję, że nie będzie za ciemny. Pierwszy raz go używam i wszystko się rozsypało pięknie. Ok, tak czy siak nie będę używać tego puszka, tylko biorę to moim pędzelkiem. Minusem takiego sypkiego pudru jest to, że wszystko dookoła jest brudne, ale jak umie się go używać, na pewno będzie dobrze, no i starcza na wieki. Także myślę, że dobry zakup, w bardzo dobrej cenie, utrwala, dobrze matuje, także plus. Jeżeli chodzi o bronzer i róż, to poszłam troszkę na łatwiznę i też z NYC wybrałam sobie taką paletkę w kolorze Hamptons Radiance 706 Sun and Bronze. To jest bronzer i jednocześnie jest tutaj troszeczkę rozświetlacza, troszeczkę różu, taka mozaika. I tym samym pędzlem zmierzam sobie te kolory i zobaczymy, jak będzie wyglądać na twarzy. Bardzo subtelny efekt, słuchajcie, tylko prawie nie widać.
Takie brązowe, delikatne rozświetlenie. No, bardzo delikatne. Można powiedzieć taki dzienny brązer. Idealny na teraz, jeżeli nie chcecie mieć bardzo takiego brązowego efektu, tylko troszeczkę tą twarz ocieplić, ożywić. Fajny kosmetyk, ale błyszczy się, delikatnie rozświetla. Nie wiem, czy to widzicie, ale te policzki delikatnie błyskują. Ja dopiero później w kamerze zobaczę, jak to wygląda, bo kamerę mam dosyć daleko, ale na żywo wygląda to naprawdę ok. No dobrze, przejdźmy teraz do cieni. Powiem Wam, że dziś to można nazwać już perełką całego tego filmu, coś, co znalazłam w świetnej cenie. Moim zdaniem genialny kosmetyk, używam od kilku dni. To jest paletka z Mua w odcieniu Heaven and Earth. I mamy tutaj ile? 10? Nie, więcej. 12 kolorów. Przepiękne, lekko połyskujące. Nie wiem, czy to jest jakieś matowe, ale po prostu wszystkie są takie satynowe. Przepiękne kolory. W zasadzie ta paleta ma dwa minusy. Pierwszy jest taki, że nie ma lusterka, jest przezroczysta, więc widzimy dokładnie, jakie są cienie w środku, więc to jest na plus, ale minus jest taki, że nie możemy się malować jakby w tej palecie. Oczywiście plusem też jest cena, bo jest bardzo tania, ale minusem też jest otwieranie i musicie uważać, dziewczyny z długimi paznokciami, żeby nie połamać pazurów, bo nie otworzycie raczej tędy, tutaj gdzie normalnie się otwiera, tylko lepiej podważać sobie z boku i mam nadzieję, że to się kiedyś wyrobi, bo za każdym razem wypada mi ten aplikator. Cienie są naprawdę piękne, świetnie napigmentowane, jestem nimi zachwycona. Także dzisiaj zrobię nimi taki podstawowy, złotawy makijaż. Najpierw wybiorę sobie taki beżowy cień. Taki naprawdę najprostszy możliwy makijaż, bo chcę Wam pokazać, jak te cienie się prezentują, a nie będzie to żaden tutorial. No i też te cienie nie nadają się do takiego jakiegoś bardzo graficznego, wyraźnego makijażu. Są naprawdę bardzo dzienne, bo te kolory pięknie się ze sobą mieszają i to są takie kolory, których nie znajdziecie na przykład w palecie Naked czy w czekoladowej palecie, bo są no troszeczkę inne odcienie, troszkę inne brązy, troszeczkę wpadają w miedź niektóre, no takie bardzo unikatowe, naprawdę podoba mi się ta paleta. Szczególnie te ciemne kolory są mocno napigmentowane, więc wystarczy odrobina i już mamy ładny cień. Naprawdę, odrobina. Ja pamiętam, że Bugi tych palet używała w Anglii i bardzo je sobie chwaliła właśnie jako takie niedrogie, dobre zamienniki tych palet dziennych, Naked i tak dalej. Ale uprzedzam Was, że nie ma tutaj matowych cieni, tylko właśnie same połyskujące, więc jeżeli lubicie cienie satynowe, to będziecie zadowolone. Bardzo żałuję, że tu nie ma lusterka. Te ciemne cienie są naprawdę napigmentowane, więc trzeba uważać. Ja na przykład nałożyłam sobie tutaj za dużo i muszę teraz rozetrzeć jaśniejszym cieniem. Także koniecznie rzućcie okiem na paletki z Mua, tam są różne kolory, zwykle takie bardziej neutralne, ale moim zdaniem świetne, bardzo dobra cena. Teraz kredka do oczu z Flormar, wodoodporna, zwykła czarna kredka i też kosztowała jakieś grosze. Nałożę przy samej linii rzęs. Kredka jest troszkę sucha, ale mam nadzieję, że to przez to bardziej trwała. Nie robię dzisiaj żadnej jaskółki, chcę, żeby ten makijaż był w miarę naturalny. Teraz tuż do rzęs użyję sobie NYC Smoking Hot Showtime Volume Mascara w czerwonym opakowaniu, w takim koralowym. Zobaczę, jaka szczotka, jeszcze go nie miałam. A szczotka jest tradycyjna, ale jednej długości, są włoski takie dosyć krótkie. Jestem ciekawa, jaki będzie efekt. O nie, nie maluję jakoś mocno, także szczerze mówiąc nie widzę tutaj za bardzo efektu. Tak, zdecydowanie trzeba tą maskarę trochę z opakowania wyciągnąć. O! Teraz się nabrało. Nie wiem dlaczego, od razu nie wyszło więcej. I jest to tuż typowo pogrubiający. Słuchajcie, tutaj on mi prawie nic nie wydłuża, ale właśnie pogrubia te rzęsy. To jest bardzo dziwny tusz, bo trzeba go troszeczkę bardziej tu wpracować, żeby było go dobrze widać. Ale rzęsy nie wyglądają jakoś źle. I powiem Wam, że dobrze wyglądają u nasady. Bo ja mam ten problem z tuszami do rzęs, w ogóle z malowaniem rzęs, że rzęs mam dużo, ale tu u nasady wydaje się, jakby było ich mało. A ten jest fajny, bo pogrubia je u nasady, także jeżeli szukacie pogrubienia, to będzie dla Was fajne. Nie ma grudek, on zlepia rzęsy same w sobie, ale nie ma grudek jakby z maskary, nie robią się takie kulki. Bardzo fajny tusz, dawno takiego nie miałam. Rzęsy są bardzo pogrubione, ale tak jak mówiłam, nie są wydłużone. Mi na wydłużeniu teraz nie zależy, bo mam już swoje rzęsy długie. No ale jeżeli Wam zależy, no to raczej właśnie on pogrubia, nie wydłuża. Teraz kredka do brwi, wybrałam sobie kredkę Sam, polska marka, w kolorze blond 401 z grzebyczkiem. Nie wiem, czy nie będzie za jasna. Zaraz spróbujemy, bo sprawdzałam na ręku i wydaje mi się strasznie jasna. Wiecie co, konsystencja kredki jest bardzo fajna, bo jest lekko woskowa, dobrze się nakłada, natomiast kolor jest troszeczkę za rudy, tak z bliska jak widzę. Z daleka wydaje się spoko, nie wiem jak w kamerze. Z daleka jak patrzę w lusterko, to jest spoko, natomiast z bliska widzę, że jest troszkę za rudy.
No nie wiem, ocencie sami. Ogólnie nie jest źle. Teraz usta. Wybrałam sobie pomadki z Mua, które mają świetne ceny. Ja kojarzę je też z Anglii, bo kupowałam sobie tą taką, wydaje mi się, że czerwoną czy różową, była taka kultowa jakaś pomadka. I zamówiłam sobie teraz dwa odcienie. Pierwszy to jest Juicy, taki wydaje się różowy, a drugi kolor to jest Nektar. Zaczniemy sobie od jaśniejszego, czyli od Juicy, kolor różowy, ale taki wpadający w brzoskwinie. Pomadki są bardzo mocno pigmentowane, jak widzicie. Efekt jest lekko kredowy, co mi się nie do końca podoba. No nie wiem, jak Wam się podoba, czy nie wygląda to trochę za sztucznie. Moim zdaniem troszkę sztucznie, jestem przyzwyczajona do takiego koloru. Natomiast ożywia on twarz. Pomadka ma smak taki typowo pomadkowy, szminkowy. Próbuję drugi kolor. To jest już bardziej nawilżająca, mniej kredowa, przynajmniej tak się wydaje. I tu mam podobnie, z jednej strony ożywia twarz i mi się podoba, a z drugiej strony wygląda dosyć sztucznie. Może nie jestem przyzwyczajona do tych kolorów, także napiszcie mi, który kolor Wam się bardziej podobał. Są niedrogie, są bardzo dobrze napigmentowane i możecie zobaczyć, jak wyglądacie w różnych kolorach i nie tracić przy tym dużo kasy. Dobra, makijaż mamy skończony i powiem Wam, że największym zaskoczeniem i najbardziej na plus jest ta paleta z Mua Makeup Academy. Koniecznie zobaczcie sobie te palety, podlinkuję Wam na dole wszystkie kosmetyki użyte dzisiaj. Ta paleta jest świetna i polecam wszystkim, jest świetnie napigmentowana. Używam od kilku dni, jestem bardzo, bardzo na tak. Jestem bardzo mile zaskoczona bronzerem. Nie wiem, jak wygląda w kamerze, zobaczę to przy edycji, ale tu na żywo mi się podoba, jest dosyć delikatny, ładnie rozświetla. Naprawdę bardzo ładny efekt, mam nadzieję, że będzie się dobrze trzymał. Także Sun & Bronze z NYC i były różne rodzaje tych mozaik. Puder jest ok, w tak niskiej cenie naprawdę spoko puder, myślę, że wystarczy mi na wieki. Kredka do brwi, ładnie wygląda w kamerze, ładnie wygląda z daleka, z bliska jest ruda, ale musicie ocenić sami, natomiast konsystencja jest świetna. Ta firma Heian, polska marka, bardzo mnie ostatnio zaskakuje, także odkryłam kilka naprawdę fajnych kosmetyków, jestem bardzo na tak. Kosmetyki z Catrice są zawsze ok, bardzo lubię ten podkład, napiszcie mi, czy miałyście. Ja mam ten najjaśniejszy Light Beige 010, który używam właśnie teraz tak jesienią, zimą. Naprawdę bardzo fajny podkład i nie jest bardzo, bardzo matowy. Korektory też całkiem ok. Także dzisiaj jestem zadowolona z efektu. Napiszcie mi, jak podobał Wam się makijaż, no i przede wszystkim, czy udało mi się z tym wyzwaniem, czy udało mi się zrobić makijaż za 100 zł. Ja dowiem się tego dopiero przy edycji, także zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie takie wyzwania. Napiszcie mi na dole, jakie macie propozycje innych wyzwań w moim wykonaniu. No i na pewno je dla Was nagram. Do zobaczenia niedługo, pa, pa!